Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Kultura Wykluczenia. W dosyć kameralnym gronie będziemy rozmawiać o problemie, który wydaje mi się czasami też ma charakter kameralny. No bo gdy mówimy o kobietach, to mówimy często o tematach, które są ukrywane, zamykane w domu, które są tabu, które są różnymi choćby stereotypami przykrywane. Stąd ten temat ma taki charakter właśnie kameralny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kobietach na uchodźstwie, kobietach migrantkach. Ze mną będą rozmawiały pani Paulina Szydłowska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Psychologii, badająca właśnie kobiety i dzieci, zwłaszcza dzieci na uchodźstwie, oraz również doktorantka Joanna Grzyma-Muszczyńska, psycholożka, doktorantka też Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Psychologii, prowadząca projekt m.in. Niełatwe powroty do domu. Tutaj te niełatwe, ja zauważyłam, są takie nie w nawiasie łatwe, czyli łatwe i niełatwe zarazem. Ja bym chciała zacząć od obalenia pewnego mitu, czy pewnego stereotypu, bo tak jak tutaj miałam się spotkać z Państwem i rozmawiać, usłyszałam w pewnym momencie, że przecież problemu nie ma. Dlaczego wydzielać kobiety migrantki, skoro kobietom jest tak naprawdę łatwiej, bo kobiety zawsze są przecież pod parasolem czułej opieki, ponieważ kobiety lepiej się również w nowej ojczyźnie odnajdują, lepiej się integrują, mają większą mobilność, no a generalnie przecież wiadomo, że nad kobietami wszyscy szybciej się podchylą niż nad mężczyznami. Więc w zasadzie dlaczego o kobietach, skoro w tej sytuacji kryzysowej one pierwsze mają być rzekomo wspierane? No, myślę, że przede wszystkim takie przekonanie, że kobietom migrantkom jest łatwiej, no jest najzwyczajniej w świecie nieprawdziwe, bo ich sytuacji, dyskryminacja, której doświadczają ze względu na posiadanie doświadczenia, na bycie migrantką, na doświadczenie migracyjne, nakłada się z tą dyskryminacją, której doświadczają kobiety w ogóle. I te dwa rodzaje wykluczenia, czy te dwie przesłanki dyskryminacji nakładają się i jest to w bardzo wielu różnych specyficznych sytuacjach mają tak naprawdę dużo większe znaczenie i w dużo bardziej bolesny sposób mogą dotknąć właśnie kobiety. A to przekonanie o tym, że kobiety nie mają, znaczy, że kobietom jest tak naprawdę łatwiej, jest jednym z przejawów tej intersekcjonalnej, myślę, że to jest to słowo, które będzie jakoś nam dzisiaj tutaj wracało, dyskryminacji. I przekonanie, że wszyscy i wszystkie mamy dokładnie takie same problemy związane z sytuacją migracji, no jest po prostu nieprawdziwe, no jest szalenie szkodliwe, bo zaciemnia obraz tego, co to znaczy być kobietą migrantką i zaciemnia jakoś też fakt, że kobiety powinny być otoczone opieką, szczególną opieką w pewnych obszarach ze względu na to, jak bardzo narażone są na dyskryminację. Też myślę, że warto tutaj dodać, że właśnie kobiety są często tymi, które się opiekują, tak? Opiekują się dziećmi, opiekują się rodziną, rodzicami, więc często też kobietom, które migrują, towarzyszy takie poczucie winy, że po pierwsze zostawiają kogoś z tyłu, z kim powinny być, a z drugiej strony często też opiekują się tymi dziećmi, z którymi migrują, biorą odpowiedzialność za ich rozwój. Tutaj może podam taki przykład właśnie z tych badań, które prowadziłyśmy. Często kobiety, które właśnie przyjeżdżały do Polski, czasami wracały same, bez męża, no bo mąż właśnie zostawał jeszcze i pracował dalej. A nawet jeśli wracały ze swoimi mężami czy partnerami,
to one jakby brały odpowiedzialność za to dziecko, często rezygnowały z własnej kariery zawodowej, na rzecz właśnie nadrabiania zaległości z dzieckiem, na rzecz kontaktu ze szkołą, no i właśnie też na takiej właśnie opieki. I myślę, że też tutaj to można dodać, to, że kobiety często też migrują dla dzieci, tak? Że one migrują dla tego, żeby dzieci miały lepszą edukację. To się też pojawiało właśnie w tych naszych badaniach powrotowych, że często ta decyzja była związana z tym, że w Polsce jest wyższy poziom edukacji, mimo że kobietom na przykład całkiem nieźle szło w pracy, udało im się jakby pracować na jakiejś takiej pozycji, która je satysfakcjonowała, no decydowało, że jednak na rzecz dzieci i dobra, no to właśnie ona wyjadą. Zostańmy jeszcze chwilę przy tym problemie, bo na kobiety często nakłada się, to taki wzorzec, kobiety opiekunki, często się nakłada taką podwójną odpowiedzialność. Tak. Czyli ta kobieta migrująca, ona nie tylko, powiedziałabym, że zostawia kogoś za sobą, ale w momencie, kiedy migruje z całą rodziną, ona staje się odpowiedzialna za to, żeby na przykład właśnie utrzymać te więzi, czy żeby podjąć tą opiekę w nowym miejscu nad rodziną, nawet utrzymać tradycję, bo ona często właśnie odpowiada za taki kontakt z tą przestrzenią kulturową pozostawioną. Czy to nie jest taki element podwójnej znowu stygmatyzacji? Wymaga się od kobiety, żeby była nie tylko człowiekiem, ale gdzieś powiedziałabym takim wzorcem kulturowym, który na tej migracji ma wyznaczać, prawda, tradycję. No niewątpliwie no to jest ogromne obciążenie, którego doświadczają kobiety w związku też z tym oczekiwaniem. Czy z jednej strony no, muszą poradzić sobie z tą całą masą różnych obowiązków, które no, po prostu i tych też takich wyzwań związanych z adaptacją i mówiąc potocznie ogarnięciem życia w nowym miejscu, no ale z drugiej strony no właśnie mają takie jakby społeczność czy ta przyjmująca, ale też ta społeczność, z której przyjeżdżają, no nakłada na nie to oczekiwanie, że będą utrzymywały tradycje, że będą organizowały wszystkie święta czy rytuały zgodnie z tym, jak to było robione w miejscu pochodzenia, że będą utrzymywały relacje z krewnymi, z przyjaciółmi w miejscu, znaczy no tak, z tymi, którzy zostali w kraju, z którego przyjechały. Także no, myślę, że tutaj możemy zobaczyć, że to jest jeden z tych przejawów, który jakby nie tylko się oczekuje, no, na kobiety się, jakby od kobiet się oczekuje dużo więcej i to później w oczywisty sposób ma wpływ na ich jakby ogólne samopoczucie i w momencie, w którym też podejmują jakąś pracę zarobkową. Jest to jeszcze ten trzeci etat, który gdzieś tam muszą wcisnąć, że to nie jest tylko ta praca, którą i tak wykonują w domu i ten drugi etat, który w wielu przypadkach jest na ich głowie czy na ich barkach, to jeszcze jest to jedno kolejne oczekiwania. I że też właśnie jak sobie myślałam o tej naszej dzisiejszej rozmowie, to też przyszło mi do głowy to, że warto może powiedzieć o tym, że głośniej, a dobrze, że okej, okay, że te oczekiwania właśnie ze strony rodziny względem kobiet są inne i ze strony tej grupy przyjmującej są inne, bo grupa przyjmująca może oczekiwać, żeby ta kobieta się zasymilowała, żeby się albo zasymilowała częściej w optymistycznej sytuacji zintegrowała. Natomiast rodzina, jeśli to jest rodzina tradycyjna, będzie oczekiwała właśnie, żeby ona przyjęła taką strategię bardziej separacyjną, żeby ten dom był taką enklawą tej kultury, tej tradycji, żeby tam nie wpuszczać nikogo z zewnątrz. Więc też tu może się pojawić taki dysonans i taki brak poczucia stabilności też tej tożsamości, bo to, co też się pojawia w sytuacji migracji, to nie dotyczy tylko kobiet, ale to jest też bardzo dobry przykład, który pokazuje, jak osoby migrujące w ogóle się czują, to, że przestają wiedzieć tak naprawdę skąd są, czy one są stąd, czy są z
stamtąd, już tam nie pasują, już tutaj jeszcze nie pasują. I właśnie no, te oczekiwania z różnych stron też wpływają na ten brak poczucia bezpieczeństwa lub poczucia takiego poczucia bycia sobą, tak? Bycia tą jedną, spójną osobą, która jakby wie, czego chce, wie, co może w stosunku do siebie i do innych. Patrząc na integrację, pojawia się jeszcze jeden problem, który był opisywany dosyć myślę szeroko. Tutaj mam na myśli też takie reportaże jak choćby Hirsi Ali, która zaglądała do domów muzułmańskich rodzin w Holandii i pokazywała wielkie napięcie pokoleniowe, które często właśnie rodziło się wśród kobiet. Kobiet już tego drugiego pokolenia, kobiet, które się urodziły na przykład właśnie w Holandii i chciały żyć w tym modelu zachodnim. Opisywała przypadki dziewczyn, które musiały nawet z domu uciekać, żeby prawda, wybrać tą nową ścieżkę życia nowej ojczyzny. I tutaj wydaje mi się pojawia się ta bardzo też dwuznaczna pozycja. Ona jest tą opiekunką domu, opiekunką rodziny. No ale co jak próbuje, prawda, być sobą, a co jeżeli rzeczywiście integruje się, jak pani powiedziała, szczęśliwie? Ja myślę, że tutaj takim dobrym przykładem też tego, co pani powiedziała, są ośrodki dla uchodźców. Spotkałam się ostatnio z takim przykładem, który właśnie pokazywał też tą niepewność i tą trudność bycia kobietą właśnie w takim ośrodku, gdzie zdarza się, że środowisko jest po prostu konserwatywne i na przykład od kobiet oczekuje się, żeby nosiły chusty, natomiast te kobiety, które wyjechały, być może w kraju, z którego wyjechały, nie nosiły, już nie przyjmowały tej tradycji, jakby celu uniknięcia konfliktu takiego wewnątrzgrupowego w ośrodkach. Te chusty zakładają, a w sytuacji, kiedy z ośrodka wychodzą, te chusty ściągają. Więc tutaj też jest jakby pojawia się też no, ta kobieta, która się dostosowuje, tak? Dostosowuje się do tego, żeby ich pogodzić i żeby zadbać o to, żeby się tutaj wszyscy dobrze czuli, troszkę zaniedbując może to, że własną autonomię. No, ale jakby będąc sobą poza tym kontekstem. Więc myślę, że tutaj też występują pewne różnice kulturowe, być może z naszej perspektywy nie do końca zrozumiałe. Tak? Być może dla tamtych osób bycie w tej grupie jest ważniejsze niż bycie też jednostką i manifestowanie właśnie tego bycia. Myślę, że tutaj też takim dużym problemem, który się pojawia w przypadku, kiedy mówimy o tych kobietach, które chcą wykroczyć poza te, no nie, na przykład, no właśnie, chcą bardziej się wyemancypować, jakkolwiek rozumiemy to słowo, no może się pojawić no, po prostu przemoc w stosunku do, szczególnie przemoc seksualna, która jakoś no, chce pokazać im, gdzie jest ich miejsce. Znaczy, no tak, bo celem tej przemocy nie jest, no tak, jest głównie pokazanie to, że tego rodzaju wyjście poza pewne role, które są oczekiwane, no nie spotyka się z akceptacją i nie spotyka się z jakimś uznaniem. No i myślę, że tutaj kwestie związane z przemocą, czy to przemocą domową, czy to przemocą seksualną, są kolejnym gigantycznym obszarem, który dotyka przede wszystkim kobiety migrantki. Znaczy, przede wszystkim kobiety spośród osób, które mają doświadczenie migracyjne. No w tej chwili, no, chociaż też w tej chwili są przerażające statystyki odnośnie przemocy seksualnej, której doświadczają dzieci, które trafiają do dzieci uchodźcy, głównie dziewczynki znowu. Natomiast no, myślę, że no, przykład tego, w jaki sposób ta ochrona przed przemocą, w tym przemocą seksualną w stosunku do uchodźczyń w Polsce nie działa. I oczywiście możemy i oczywiście ta ochrona w Polsce jakby dla Polek
również no, pozostawia sporo do życzenia, natomiast kobiety z doświadczeniem migracyjnym są jakby podwójnie, to jest kolejny z tych obszarów, w których one są szalenie wykluczone, ponieważ na przykład w momencie, w którym nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, nie są w NFZ-cie, nie mają prawa do, w momencie, w którym stają się ofiarą gwałtu, nie mają prawa do obdukcji na koszt państwa. I no, tutaj tych przykładów można by mnożyć. Wprawdzie powstają w ośrodkach dla uchodźców takie lokalne zespoły pomagania, generalnie takie interdyscyplinarne wsparcie, interdyscyplinarne zespoły, które mają na celu udzielanie wsparcia kobietom, które doświadczają takiej przemocy, natomiast no, z tego co wiem, to ich funkcjonowanie pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ale tutaj dotykamy też no, tego najbardziej dramatycznego momentu. Jedna z takich rasistowskich narracji mówi, że nie będziemy wpuszczać, prawda, migrantów i tutaj od razu widzę takich, prawda, wesołych, młodych mężczyzn, którzy mówią, że będą pilnować, żeby nie gwałcić naszych kobiet. Ale przecież już w tej chwili wiemy, bo te przypadki były nagłośnione, wyszły czy ujrzały światło dzienne, molestowania czy właśnie gwałtu na migrantkach w obozach dla uchodźców właśnie przez tam ochroniarzy. Czyli prawda, zupełnie odwrócona sytuacja. I to jest właśnie to, że kobieta w tym momencie jest jeszcze dodatkowo, prawda, narażona. Tak, no bo też jest w takiej strukturze władzy, która no, do kogo ona ma pójść, jakby komu ma zgłosić w momencie, w którym to jest strażnik, który może powiedzieć, jakby który może użyć tej swojej władzy w zasadzie w dowolny sposób, może wpłynąć niekorzystnie na cały jej proces azylowy. No, jest tutaj w takiej sytuacji, która jest szalenie, są sytuacje bez, no, w wielu przypadkach są sytuacje bez jakiegoś bez wyjścia. Popatrzmy na chwilę na dzieci, no bo prawda, tak jak Panie wspomniały, tutaj dziewczynki też stanowią właśnie tą grupę, prawda, która jest narażona na przemoc fizyczną, psychiczną, ale prawda, patrząc szerzej, prawda, po prostu na dzieci. No bardzo często dźwigają, można powiedzieć, też nie swoje decyzje, no bo są przeniesione, prawda, w inną przestrzeń kulturową. Często to nie jest ich decyzja. Jak tutaj rozkłada się to napięcie? Czy te dzieci mają jakieś wsparcie? Czy te dzieci w jakiś sposób radzą sobie? Jak to wygląda? To jest... Na to pytanie można bardzo długo odpowiadać. Ale może zacznę od tego ciężaru. Tak jest, że te dzieci no, tak naprawdę nie decydują. Nie decydują o tym, czy przeważnie rodzice komunikują dzieciom, że zmieniamy miejsce zamieszkania. Dzieci ufają swoim rodzicom, więc albo zmieniają to miejsce zamieszkania z nimi. Czasami może no, nie chcą tego, ale nie zawsze też to wyrażają. W każdym razie to ten ciężar samego braku uczestnictwa w podejmowaniu decyzji to nie jest jedyny ciężar, jaki one ze sobą niosą. Taką drugą rzeczą, która pojawia się na przykład w sytuacji szkolnej i ona dotyczy może nie dzieci z doświadczeniem migracyjnym powrotowym, ale z dzieci cudzoziemskich, to, że często rodzice nie mówią w języku do tego nowego miejsca zamieszkania. I te dzieci jakby funkcjonują jako taki mediator między szkołą a rodzicem, co w sytuacji, kiedy doświadczają stresu adaptacyjnego, czyli stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania, no i jakby z oswajaniem tej całej nowości, to jest jeszcze dodatkowe dla nich bardzo duże obciążenie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, mamy osoby, które nazywamy asystentami kulturowymi, które mogą być przydzielone takim dzieciom, ale przeważnie ten proces długo trwa.
nie w każdym przypadku da się takiego asystenta kulturowego znaleźć, który miałby i kompetencje językowe, i właśnie kulturowe, który mógłby się takim dzieckiem w szkole zaopiekować. Jeśli chodzi o takie podstawowe trudności dzieci, które trafiają do nowego systemu edukacji przede wszystkim, no to jak się mogą Państwo wszyscy domyśleć, to jest trudność językowa. Dzieci się uczą oczywiście szybciej tego języka niż rodzice, dlatego stają się tymi mediatorami, ale jednak nawet jeśli to są dzieci polskie powracające, które pozornie potrafią się komunikować w języku polskim w życiu codziennym, to kiedy trafiają na lekcje z chemii czy z matematyki, no okazuje się, że one nie znają podstawowych słów, takich jak pole, średnica, czy z historii powstanie, czy komórka z biologii. No i w związku z tym nie rozumieją poleceń, wstyd im się przyznać, że nie rozumieją poleceń, automatycznie ich oceny są niższe, co powoduje też no, oczywiście obniżenie samooceny, też no, trudność ze zbudowaniem jakiejkolwiek pozycji w grupie. Myślę, że to jakby niesie za sobą takie konsekwencje, których byśmy się mogli nawet nie spodziewać, patrząc tylko właśnie na znajomość języka i myśląc, o dziecko, to ono się przecież szybko nauczy. Natomiast drugą rzeczą, bardzo ważną, no to są różnice kulturowe. I one dotyczą zarówno dzieci, jak i rodziców. Dzieci dlatego, że po prostu trafiają do nowego systemu, w którym nie znają zasad i takim, no, takim przykładem no, trudnej sytuacji ze strony rówieśników, no to jest ściąganie. W niektórych systemach edukacji no, po prostu ściąganie jest niemoralne. Więc dzieci jak tylko zauważą, że ktoś ściąga, to od razu idą do nauczyciela i mu to relacjonują. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak to później, jakie to ma konsekwencje w grupie rówieśniczej. No ale też na przykład dystans w stosunku do nauczyciela, tak? Czyli dzieci niektóre zaczynają mówić do nauczyciela na ty, co oczywiście nie jest zawsze pozytywnie odbierane. I to są tylko takie bardzo no, proste przykłady, ale no, jest ich, można by opowiadać o nich bardzo długo. Ale powiedziałam też o tych rodzicach, dlatego że o tych mamach, z którymi ja rozmawiałam, które trafiają do szkoły, będę mówić teraz o przykładzie kobiet powracających, no bo to akurat mam gdzieś na świeżo. To one po jakimś czasie na przykład mieszkania w Irlandii, gdzie jakby dziecko funkcjonowało w innym systemie edukacji, no trafiają do polskiej szkoły z powrotem, no i widzą, co na przykład im nie pasuje. I próbują dyskutować z nauczycielem, pytać, dlaczego tak jest. I od razu takie zachowania są interpretowane jako, no jako niegrzeczne. A co pani tutaj się tak dopytuje? Jak się pani nie podoba, to może sobie pani wracać do Irlandii czy do Anglii. Właśnie też jakby taka sytuacja braku solidarności ze strony innych rodziców, którzy jakby godzą się na te zasady, bo być może też nie wiedzą, że mogłoby być trochę inaczej, że można by jakoś zadbać bardziej o to dziecko. Często to też być może ci inni rodzice nie mają takich trudności, no natomiast te mamy, które wracają, właśnie próbują jak najbardziej wesprzeć to swoje dziecko, które no nie tylko ma takie trudności edukacyjne, bo musi nadrabiać zaległości, no ale też często jest właśnie odrzucane z grupy rówieśniczej i nieakceptowane. No chce dla niego jak najlepiej, chce uzyskać jak najlepszą pomoc, no i spotyka się z taką ścianą, która, no której też za bardzo nie może pokonać, tak? Więc jest to sytuacja trudna zarówno dla rodziców, jak i dzieci i na ten moment, no też no, z takich obserwacji, które poczyniłyśmy w ramach tego projektu, to wsparcie nie jest wystarczające dla tych dzieci. Nie jest wystarczające i ono nie wynika tylko z sytuacji w szkole, ale też z sytuacji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w których brakuje narzędzi diagnostycznych, którymi można by badać te dzieci. Brakuje specjalistów, którzy mają jakąkolwiek wiedzę na temat właśnie procesów psychologicznych aspektów związanych z procesami migracyjnymi, z pojęciem szoku kulturowego, czy zespołem stresu pourazowego, które często doświadczają zarówno dzieci, jak i rodzice, tak?
Więc oczywiście wszystko zależy od nauczyciela, na jakiego trafi to dziecko i ten rodzic, bo jeśli nauczyciel ma doświadczenie, ma pomysły, ma przestrzeń tak naprawdę na to, żeby zadbać o to dziecko, jakoś prowadzić go w grupę rówieśniczą, ma pewien poziom wrażliwości, no to oczywiście zdarzają się takie sytuacje z happy endem, gdzie dziecko staje się gwiazdą w klasie i może się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, ale no to są przypadki nieliczne w porównaniu do tych dominujących. Tak, i myślę, że to, co jest też często dużym problemem czy jakimś wyzwaniem, które się pojawia i na które jakoś natrafiłyśmy, no to była kwestia dyskryminacji i z tym doświadczeniem migracyjnym. Mimo tego, że no właśnie, no w większości na przykład mówiły po polsku dość płynnie, to na porządku dziennym było przezywanie tych dzieci. I to praktycznie w każdej z tych prawie 30, w każdym z tych prawie 30 systemów, bo to badanie prowadziłyśmy w taki sposób, że rozmawiałyśmy z rodzicami albo z jednym z rodziców, z dzieckiem lub dziećmi w tej rodzinie, no i z osobami ze szkoły. Także starałyśmy się tak popatrzeć na to takie możliwie całościowo na tę sytuację. No i niestety praktycznie we wszystkich tych historiach pojawiało się przyzywanie, zwykle takie od nazwy kraju, do którego te dzieci migrowały. Czyli na przykład o Niemka, albo François, tutaj były różne wariacje na ten temat. No i niestety w większości przypadków nie spotykało się to z jakąś adekwatną reakcją ze strony nauczycieli. No tak, dzieci tak robią, no w którymś momencie wszyscy się już przyzwyczajali, że tak po prostu jest, ale nie było jakiegoś takiego jasnego zdiagnozowania, że jest to przejaw nierównego traktowania ze względu na to doświadczenie migracyjne. No i też nie było odpowiednich, no jakiegoś odpowiedniego zaopiekowania się tą sytuacją i dzieckiem w tej sytuacji. Też no niestety spotkałyśmy się też z sytuacjami, w których to nie była wyłącznie, kiedy ta przemoc nie ograniczała się wyłącznie do kwestii takich werbalnych, ale też zdarzały się sytuacje przemocy fizycznej, jakiegoś kopania, na które również nie było ku naszej zgrozie reakcji, znaczy, że dziecko mówiło o tym i rodzicom, i nauczycielowi, czy nauczycielce. Natomiast no, wszyscy rozkładali ręce i przechodzili nad tym do porządku dziennego. Także też to, co w trakcie tych badań jakoś myślę bardzo mocno zobaczyłyśmy, to że na przykład jakby w przypadku dzieci powracających możemy zobaczyć wszystkie te patologie polskiego systemu edukacji po prostu jak na tacy, że wszystkie te słabe punkty, które no, są z różnych przyczyn właśnie no, niedoskonałe, one zwykle, no, te problemy ujawnią się w przypadku dziecka powracającego, czy w ogóle dzieci z doświadczeniem migracyjnym, bo w momencie, w którym prezentowałyśmy nasz raport, był na sali również Janek Świerczy z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej i to jest taka fundacja, która zajmuje się wsparciem dzieci z doświadczeniem migracyjnym w systemie edukacji. No i mówił, że to są dokładnie te same problemy, z którymi spotykają się dzieci w ogóle z doświadczeniem migracyjnym. A przypuszczam, że no, w sytuacji, kiedy dziecko w ogóle na przykład potrafi się porozumieć, no te problemy są odpowiednio mocno, jakby mocniej wyeskalowane. I to się staje jeszcze jakoś tam trudniejsze. No i też jeszcze wracając do sytuacji tych mam, no myślę, że bardzo w większości tych sytuacji to było tak, że te matki same wracały z dziećmi, natomiast ojcowie dzieci jeszcze zostawały, więc one też całe to zadanie, które no bardzo jednak skomplikowane, tutaj odnalezienia się z powrotem w Polsce, no były z tym poniekąd zostawione same sobie, więc tutaj to też było jakoś tam bardzo, bardzo skomplikowane.
ale również myślę, że to, co tutaj odgrywało jakąś dużą rolę, to był po prostu status społeczny, ekonomiczny, że te rodziny, które mogły sobie pozwolić na to, żeby, albo które no, mogły podjąć taką decyzję, żeby ta matka nie pracowała na przykład przez rok i angażowała po prostu całą swoją energię w właśnie w pomoc dziecku i w zorganizowanie tego życia, no że te dzieci, ta adaptacja tych dzieci przebiegała no, w zdecydowanie bardziej gładki sposób. Natomiast no, też myślę, że osoby, z którymi nam się udało porozmawiać, to też jest no, dosyć specyficzna grupa, że to jednak były osoby z raczej wyższym statusem społeczno-ekonomicznym. No i takie, które rzeczywiście podjęły decyzję o powrocie, niekoniecznie dlatego, że zostały zmuszone do tego przez tak zwane życie. Miałyśmy kilka przypadków, ale rzeczywiście dominująca była ta grupa też rodzin, które migrowały ze względu na to, że się pojawiła jakaś taka możliwość wyjechania na parę lat, popracowania w filii, firmy. Ale też to, co myślę, że warto, jak wróciliśmy do tej sytuacji tych mam, też powiedzieć, to to, że no, kilka z nich mówiło, że właśnie jak wróciło na rynek pracy, to po pierwsze na początku było bardzo ciężko znaleźć tą pracę, no bo jednak wypada się z sieci społecznych, już się nie jest na bieżąco z tymi ofertami, też trochę traci się ten kontakt ze znajomymi, z przyjaciółmi. No to wszystko się osłabia, trzeba to po prostu odbudować, to trwa, ale no nie zapomnę przykładu takiej pani, która powiedziała mi, że właśnie rekrutowała się do pracy, no i tam mówiła, jakie ma wymagania i też ile by chciała zarabiać, no to została wyśmiana i powiedziano jej właśnie, że no właśnie, jak pani tutaj nie pasuje, to proszę sobie wracać. No i właśnie, że ta pewność siebie nie była atutem, a była raczej wadą, bo oczekiwano od tej właśnie osoby, że ona się zgodzi, będzie taka uległa i że nie będzie za bardzo tutaj dyskutować, tak? A jednak powiedziała mi właśnie, że tego się tam nauczyła za granicą w pracy, żeby właśnie walczyć o swoje, żeby próbować własnych sił, żeby być pewną siebie, że może tak naprawdę, że się przekonała o tym, że ona może i że tak naprawdę bycie tutaj i życie tutaj trochę ją ogranicza, tak? Bo za każdym razem jakby dowiaduje się, że nie powinna czegoś robić, tak? Że to nie przystaje. Tak, to właśnie jest jakoś bardzo mocno spójne z wnioskami, które te badania już były bardzo dawno temu, czyli jakieś 7 lat temu. Rozmawiałam z osobami, które wróciły do Polski po pewnym czasie. I takim wątkiem, który, no oczywiście jakby cała masa różnych problemów się pojawia w związku z takim powrotem, ale to, co jednak było takim pozytywnym wnioskiem, czy taką obserwacją, było to, że takie doświadczenie migracji dla wielu kobiet, szczególnie młodych kobiet, było bardzo emancypującym doświadczeniem. Że czuły, że w momencie, w którym poradziły sobie samodzielnie w bardzo trudnych warunkach, tak naprawdę są w stanie w tej chwili no, już tak zwane wszystko. To znaczy, że to jednak było bardzo takie wzmacniające i dające większą pewność siebie, tak jak mówiłaś, że jednak no tak, rozmawiamy o tym podwójnym wykluczeniu, jednak bardzo dużo jest trudnych rzeczy, natomiast myślę, że to warto też podkreślić i jakoś warto o tym pamiętać, że są warunki, w których to doświadczenie migracji może mieć taki charakter wyzwalający też z pewnych no, oczekiwań czy pewnych schematów działania. Myślę, że tutaj jeszcze mogę dodać, bo trochę przez przypadek, ale pracowałam niedawno w takim projekcie, który dalej trwa i niedługo się kończy, ale to był projekt, który dotyczył sytuacji kobiet migrantek w krajach wyszehradzkich.
które żyją, mieszkają w kraju przekradza. No i w ramach tego badania prowadzone były wywiady biograficzne właśnie z kobietami. No i w tej grupie grupa była bardzo zróżnicowana ze względu na wiek i też pochodzenie. Częściowo to były migrantki, było trochę migrantek powrotnych, ale były też uchodźczynie. I w tych badaniach okazało się, że te kobiety, które opuściły Syrię na przykład, to były kobiety, które były aktywistkami, które walczyły tam na miejscu i musiały opuścić kraj, dlatego że nie czuły się tam jak u siebie, nie spełniały pewnych oczekiwań społecznych. I dlatego nie tylko zdecydowały się, ale musiały opuścić kraj. I to jest jeden z takich wniosków, które płyną właśnie z tych badań, że to jest taki obraz kobiety, który też który nie jest też pokazywany w mediach, bo często te kobiety, które stamtąd właśnie uciekają, pokazywane są jako takie potrzebujące opieki. I tak dalej, a że tutaj też akurat w tej grupie pojawiły się takie osoby, które już tam się nie czuły dobrze i wyruszyły gdzieś w poszukiwaniu takiego miejsca, gdzie mogłyby po prostu działać, tak? I dlatego też jakby uzupełniając to, tą też taką emancypacyjną funkcję tej migracji, tej zmiany. Jak tak Panie słucham, to robi mi się coraz bardziej smutno i strasznie, bo tu wychodzi są dwie rzeczy. No, z jednej strony taki absolutny brak jednak tolerancji, prawda? Tolerancji do inności, tolerancji do nawet tych innych doświadczeń ludzi, którzy mogą być naszymi współobywatelami, prawda? Więc to jest przerażające. Tym bardziej, prawda, jak sobie pomyślimy o losie kobiet, które są migrantkami z innej rzeczywistości kulturowej, prawda, z krajów muzułmańskich, krajów objętych wojną, prawda, które muszą emigrować, no to prawda, tutaj ten poziom jest jeszcze prawda, bardziej traumatyczny. A z drugiej strony taki drugi wniosek, że kobiety za każdym razem jednak są karane za to, że się emancypują. Trudno się nie zgodzić. Myślę, że nie trzeba też być migrantką, żeby tego doświadczać. Myślę, że wystarczy się po prostu trochę bardziej wyemancypować. Znaczy, wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, że obserwujemy to jakoś bardzo mocno w kontekście, że tutaj schodzimy trochę z tego tematu, no ale na przykład w kontekście działalności politycznej kobiet, że kobiety, które uzyskują jakąś sprawczość, to też są jakieś takie dosyć klasyczne wyniki w psychologii społecznej, że w momencie, w którym widzimy, że kobieta jest bardziej sprawcza niż wspólnotowa, no to oczywiście diametralnie spada jej ciepło, więc od razu wiadomo, że jest niesympatyczna i że trzeba ją w taki no, często symboliczny sposób ukarać. Że no też to myślę, że podczas tego ostatniego spotkania dużo pewnie panie rozmawiałyście o różnych w internecie, chociaż też nie tylko komentarzach czy zachowaniach, które spotykają kobiety, które w jakiś sposób uzyskują no, większą niezależność niż patriarchalna kultura by tego oczekiwała. Za bardzo nie odchodzimy od tematu, bo to co Pani powiedziała, prawda, że wśród tych uchodźczy, choćby z Bliskiego Wschodu, jest dużo aktywistek, prawda? Czyli tutaj znowuż mamy ten problem. Kobiety, które w jakimś sensie zaczynają być świadome, próbują być sobą. To trudno się nie zgodzić. Tylko z drugiej strony jakby myślę, że też tak, one akurat no mogę tutaj powiedzieć trochę na przykładzie tych case'ów, które tam się pojawiły w tych badaniach, no to uciekły, tak, wyjechały, bo w poszukiwaniu siebie, tak, w poszukiwaniu przestrzeni do wyrażenia się, do jakiejś takiej walki, ale no też jakby przyjeżdżając do tego nowego miejsca nie do końca znajdują to, tak, bo nie należą tam, nie należą jeszcze tutaj, albo w ogóle nie należą, bo okazuje się, że tęsknią, że nie mogą,
że jakby nie mogą utrzymywać za bardzo kontaktu z rodziną, że są samotne, że nie znają języka i tak naprawdę nawet jeśli są wykwalifikowane, nie znajdą pracy na takim poziomie, na jakim by chciały na przykład, bo po pierwsze albo są bardzo długo w tej procedurze, albo nie mogą podjąć pracy, albo dostaną propozycję, która, no, która nie jest zgodna też z ich wykształceniem, więc, więc to też jest czasami no, niesie też duże i konsekwencje i trudności, jakby no, to karanie tutaj w mniej symboliczny sposób, ale w taki, bym powiedziała, sytuacyjno-życiowy się może pojawić, no i później oczywiście może się pojawić poczucie winy, tęsknota, jakby też te wszystkie psychologiczne stany, które towarzyszą temu procesowi zmian. Z jednej strony to jest tak, że być może to nam da szansę, a z drugiej strony okazuje się, że no, że nie do końca, tak? Że, albo że na to trzeba bardzo długo poczekać, żeby móc zacząć funkcjonować tak, jakby się chciało w tym roku. To jest bardzo złożone wszystko, więc taki... I też tak naprawdę no, każdy przypadek jest indywidualny, więc ciężko tutaj takie ogólne też wnioski. No tak, no i to też jest jakieś takie, myślę, że dające dużo do myślenia, że na przykład konieczny jest wyjazd. Znaczy ja bym na przykład bardzo nie chciała, żeby było konieczne opuszczanie tego miejsca, z którego się pochodzi, żeby jakby, no tak, doświadczyć emancypacji. I że też wierzę w to, że można doświadczyć emancypacji w bardzo wielu różnych kontekstach i że jest tak, że no niekoniecznie, no, no tak, no bo tutaj jest znowu ta taka narracja na przykład na temat islamu, że no islam jakby defaultowo uciska kobiety. No nie jest tak, że islam defaultowo uciska kobiety, tylko że no są takie interpretacje, które no są istotnie antykobiece, no ale również w chrześcijaństwie jest cała masa antykobiecych wątków. No i myślę, że też no, jakby można spokojnie doznać i no, być wyemancypowaną osobą, również pozostając na przykład będąc wierzącą muzułmanką, noszącą hijab. I że też mam wrażenie, że dla bardzo wielu kobiet to jest jakaś forma emancypacji. One same mówią, że to jest ich wybór i że to jest tak naprawdę to, co je upodmiotawia bardziej niż w momencie, w którym by nie podjęły takiej decyzji. Myślę, że też jakieś takie zostawianie wolności też do definiowania tego, czym jest emancypacja, albo tego, w jaki sposób możemy do niej dążyć, jest też no, istotne jakimś wątkiem. Dla mnie też. Drodzy Państwo, myślę, że to jest ten moment, w którym moglibyśmy podyskutować wspólnie, także zachęcam do pytań, komentarzy albo uwag. Ja mam sobie kilka pytań. Przepraszam. Zastanowiło mnie to, jak wspomniałyście o tych badaniach, które wprowadzałyście. Zauważyłyście, że grupa, do której dotarłyście, jednak była tak jakby społeczeństwo. I zastanawiam się, czy to po prostu był wasz wybór, czy akurat do takich osób udało wam się dotrzeć? No, zdecydowanie to drugie. To znaczy, starałyśmy się maksymalnie zróżnicować tę grupę i też założyłyśmy sobie, że nie chcemy docierać tylko do tej grupy, do której byłoby nam najłatwiej, czyli osób mieszkających w dużych miejscowościach. Tylko założyłyśmy sobie taki podział, że chcemy mniej więcej zebrać po równą liczbę tych systemów z małych miejscowości i wsi, ze średniej wielkości miejscowości i dużych miast. Natomiast no, też prawdopodobnie jakimś takim czynnikiem ograniczającym był sposób, w jaki szukałyśmy tych rodzin. Bo zwracałyśmy się też z jednej strony, były
umieszczone takie zaproszenia do badań w lokalnych dodatkach Gazety Wyborczej, no, która wiadomo, że też dociera w określonym stopniu no, w internecie, ale też no, starałyśmy się przez różne takie sieci szkół, na przykład związane z Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, która wyorganizowała, znaczy no, finansowała, koordynowała te badania. No i też przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Natomiast no, jest prawdopodobnie tak, że również zgodę na to badanie, na udział w badaniu zwykle wyrażały te rodziny, które, no, którym było jakoś trochę lżej niż inne. I miałyśmy też ze 2-3 takie sytuacje, w których no, został nawiązany taki wstępny kontakt. Natomiast no, później po jakichś takich pierwszych rozmowach, gdzie wydawało się, że no, nie wszystko jest tak różowo, ten kontakt się albo urywał, albo ta rodzina po prostu mówiła, że jednak nie jest zainteresowana wzięciem udziału w badaniu. Więc myślę, że no, tutaj trochę była taka, no, no, że bardziej tak się wydarzyło niż, no, niż że wybrałyśmy. Bo właśnie zastanawiałam się, ile z tych osób, które podeszły właśnie do takiego badania, miały status uchodźcy. Nie, żaden. Bo to wszystko byli polscy reemigranci. To znaczy, to były rodziny, które wyjechały jakiś czas temu z Polski, potem wróciły. Tak. No i te dzieci albo były dziećmi, które jakiś czas spędziły w polskiej szkole i na jakiś czas wyjechały i potem wróciły, ale też były dzieci, które urodziły się albo wyjechały jako takie zupełne maluszki i to był ich pierwszy kontakt z polskim systemem edukacji. Natomiast no to na pewno oni to w ogóle nie byli uchodźcy. A jest to musiał być dla nich taki szok, jeżeli chodzi o system edukacji. Tak, tak było. Dla wielu tak naprawdę, no bo te dzieci, które, no miałyśmy kilkoro tak naprawdę, mniejszą grupę dzieci, które no pamiętały jakby już polską szkołę, im było łatwiej i też były w naszej grupie dzieci, które wróciły na przykład do tej samej szkoły i na przykład znały już nauczycieli, więc ten proces adaptacji był dużo szybszy, prostszy. Oczywiście te trudności były dla nich takie same, bo możemy sobie wyobrazić, że dziecko, które ma 7 czy 8 lat, to dla niego na przykład rok mieszkania za granicą to jest 1/8 życia, tak? Więc to jest bardzo dużo czasu i no, zwłaszcza dla tych młodszych dzieci, które są w szkole podstawowej, no to one się tak naprawdę bardzo dużo uczą w tych pierwszych trzech latach szkoły, no i te zaległości są dla nich dość duże i też to nadrabianie wymaga bardzo dużej uwagi i czasu poświęconego, no i to było trudne dla niektórych, no ale tym, które wracały, było stosunkowo łatwiej. Natomiast te dzieci, które... ja pamiętam przykład takiej dziewczyny, która wróciła po 8 latach no jakby uczenia się w Norwegii. Ona wyjechała, jak była małym dzieckiem, więc pamiętała Polskę, ale no nigdy nie uczyła się w polskiej szkole. No i wróciła do 3 klasy gimnazjum, gdzie została zarzucona jakąś gigantyczną ilością materiału do nadrabiania. Właśnie w poradni dostała opinię, która sugerowała, że jej iloraz inteligencji jest wyższy niż przeciętny, więc ona da radę nadrobić zaległości. No mimo, że jakby tak naprawdę no, to było niemożliwe, bo ona nie była w stanie nadrobić historii na przykład, historii Polski, której nigdy wcześniej się nie uczyła, tak? Więc, no więc te przypadki mam wrażenie były takie najbardziej dramatyczne, bo to też było związane z okresem dojrzewania, z jakimś takim buntem młodzieżowym, formowaniem się tożsamości, więc mam wrażenie, że nawet dla tych takich dzieci w tej grupie adolescentów od 12 tam do 18 roku życia to było bardzo trudne, bo też byli wyrywani ze swojej grupy rówieśniczej, która, no, która jakby wiemy w tym wieku pełni bardzo ważną rolę i, no, i ta tęsknota się też pojawiała. Brak czasu na to, żeby utrzymywać te relacje, żeby właśnie dzwonić na tym Skype'ie, no bo dużo obowiązków, więc tak, no i...
też jedną z takich chyba najtrudniejszych historii, z jakimi się spotkałyśmy. To była historia dziewczynki, która była w gimnazjum, jak z nią rozmawiałam. I została dwukrotnie wywieziona przez swoich rodziców. Znaczy, bo tam ojciec już od wielu lat był za granicą, no i matka raz próbowała pojechać, później wróciły, potem jeszcze raz pojechała, no i dziewczynka wróciła po prostu z depresją i była jakby w bardzo trudnej psychologicznie sytuacji. I miała nauczanie indywidualne, no i jakby powoli wychodziła na prostą, ale był to jakiś bardzo, bardzo trudny dla niej czas i bardzo trudne doświadczenie. I mówiła, że nie bardzo sobie wyobraża powrót tam. Po prostu tak zastanawiam się, co w takich sytuacjach na przykład można by zrobić. Nie oszukujmy się, system edukacji jest w każdym kraju, jest, prawda? Jak gdzieś jedziemy, musimy sobie też zdawać z tego sprawę, że najprawdopodobniej będzie jakaś taka przepaść, którą będziemy musieli nadrobić. No, tak jakby chyba nie jest spowodowane naszym systemem edukacyjnym, jaki jest, prawda? Tylko po prostu sytuacji, w której dana osoba się znalazła. I tak po prostu zastanawiam się, co by było dobrym rozwiązaniem, albo co mogłoby pomóc w takich sytuacjach. Myślę, że to, co jest ważne, to jest tak naprawdę świadomość tego, co się wydarzy, jak zmienimy to miejsce zamieszkania. Przygotowanie na tą zmianę, niezależnie czy to będzie powrót, czy to będzie wyjazd, pożegnanie się, domknięcie pewnych spraw, nie wiem, pożegnanie się ze znajomymi, pożegnanie się z rodziną. W przypadku dzieci no, to miało ogromne znaczenie, jak właśnie przed wyjazdem, przed powrotem do Polski nauczyciele zorganizowali im takie symboliczne pożegnanie w klasie, gdzie nie wiem, dzieci się podpisały na kartce. I no, było to smutne, było to przykre, ale to są potrzebne emocje, które pozwalają jakby pójść dalej, tak? Przepracowanie tego, przeżycie tego pozwala na otwarcie nowego rozdziału, tak? Więc ja myślę, że to, co jest przede wszystkim ważne, zwłaszcza w przypadku dzieci, bo my jako osoby dorosłe jesteśmy w stanie sobie poradzić mniej lub bardziej też ze zmianami, tak? Bo nasz układ nerwowy już jest rozwinięty, tak? Dzieci często poznawczo po prostu nie są w stanie tych zmian ani zaplanować, ani sobie wyobrazić, więc to wszystko je tak uderza i skutkuje też wybuchami różnych emocji, tak? I też różnych trudności psychologicznych, no ale to jest przede wszystkim to przygotowanie. To uświadomienie tego dziecka, że będzie trudno, nie będzie wspaniale, nie będzie świetnie, nie wszyscy będą, może być tak, że zajmie to trochę czasu, zanim się z kimś zaprzyjaźnisz. Bo to mam wrażenie, że to, co niektórzy rodzice robili, to tworzyli takie oczekiwania i dzieci, znaczy jakby przedstawiali ten wyjazd jako coś wspaniałego i tak go idealizowali. A te dzieci tak naprawdę no, znały Polskę z wakacji, z samych takich odwiedzin dziadków, rodziny, gdzie nie musiały pracować, gdzie nie musiały chodzić do szkoły, nie miały zbyt wielu obowiązków. Ten czas się wiązał właśnie z taką przyjemnością i rozrywką. No i właśnie to, co jest ważne, to powiedzenie, że tak teraz będzie trochę inaczej, tak? Ale no, zapewniam cię, że będę ci towarzyszyć i jak masz ochotę popłakać, to choć popłaczmy razem, nie wiem, jakby pokazanie tym dzieciom, no, że to, że będziesz się złościł, czy że będzie ci smutno, jest naturalne, możemy znaleźć jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić. No i to, co z drugiej strony, myślę, że to, co jest też bardzo ważne, to edukacja nauczycieli przede wszystkim. I to nie tylko taka edukacja związana właśnie z procesami psychologicznymi towarzyszącymi dzieciom w takiej sytuacji zmiany, czyli właśnie z tym, że one mogą doświadczać stresu adaptacyjnego, który może się objawiać również somatycznie, czyli bólami brzucha, bólami głowy. Naprawdę bardzo, bardzo szeroki jest to spektrum tych objawów, no ale też stres, więc jakieś trudności takie poznawcze,
stricte poznawcze, to, żeby nauczycieli uczyć też właśnie tolerancji i uczyć tego, jak reagować na dyskryminację, jak przygotować uczniów na to, żeby oni byli w stanie przyjąć tą osobę, nową osobę, żeby byli w stanie się z nią zaprzyjaźnić, pokazać jej szkołę, nie traktować ją jako obcego, ale jako szansę na to, żeby w naszej klasie było fajnie, tak? Że będziemy mieć tutaj nową osobę, która jest tak naprawdę nie jest czymś strasznym dla nas, bo nie wiadomo jaka będzie i będzie zła, ale że jest kimś, kto może nas czegoś nowego nauczyć, tak? I myślę, że to gdzieś też się bardzo jasno nam pokazało w tych badaniach, że oczywiście byli nauczyciele, którzy wspierali te dzieci. Są nauczyciele, którzy mają świetne pomysły na to, żeby pomóc temu dziecku zbudować samoocenę poprzez na przykład możliwość prezentacji jakichś zwyczajów z kraju, którego przyjechało, czy nauczeniu kilku słów, czy właśnie stworzenie takiego eksperta językowego, który może pomagać innym dzieciom. Budowanie na tego dziecka mocnych stronach, tak? Byli tacy nauczyciele, ale niestety zdecydowana większość nie potrafiła się tak zachować. I to nie wynikało tylko z braku chęci, ale też z braku... Ja nie chcę usprawiedliwiać żadnych nauczycieli oczywiście, bo nauczyciele powinni reagować na dyskryminację i tak naprawdę powinni działać na rzecz każdego ucznia, na rzecz dobra ucznia, ale często tak po prostu nie było. Ci nauczyciele nie reagowali, tak? Nie wiedzieli, jak to zrobić. A czasami nie mieli po prostu czasu i nawet tego nie zauważali. Bo podstawa programowa, bo awans, bo milion innych obowiązków. Więc tutaj bym powiedziała, edukacja to podstawa i to nie tylko dzieci, ale też dorosłych, tak? Wprowadzanie też takich treści do tego etapu kształcenia już na uniwersytecie. Tak? Bo też z tego, co nauczyciele mówili, bo pytałyśmy o to, czy spotkały się z takimi treściami związanymi właśnie z antydyskryminacją, z pracą z dzieckiem, z doświadczeniem migracyjnym, to większość z nich mówiło, że nie, że oni nie wiedzą po prostu, jak to robić. Więc też ciężko ich tutaj oskarżać i oceniać. Ja właśnie słyszałam, że jak nauczyciel właśnie przychodzi jakieś kursy, to musi mieć jakiś tam kurs psychologiczny, ale że to tak nie działa za bardzo. Też kiedyś siedziałam w tym temacie i się tym interesowałam. Tak. Znaczy ja sam uważam tak, jak właśnie pani mówi, że każdy nauczyciel powinien mieć jakąś taką kurs przeszkolenia na cokolwiek. Nie tylko dla osób, prawda, które przyjeżdżają, ale ogólnie w szkole z dziećmi, to jest bardzo ważne. No tak, no tego też nie ma i z jednej strony nie ma w programach tego tak zwanego studium pedagogicznego. Teraz masz to na bieżąco, prawda? Ja to miałam jakiś czas temu i też nie było ani po prostu słowa, a podczas zajęć pojawiały się bardzo niestosowne żarty z przemocy wobec kobiet, więc po prostu w tym przypadku to się nie zadziało w ogóle. Ale też nie ma takiego systemowego podejścia do edukacji nauczycieli i nauczycielek w tym temacie. I na przykład jeśli są jakieś takie kursy takie doskonalące zawodowo, to one są zwykle incydentalne w ramach jakichś projektów robionych przez organizacje pozarządowe. Tutaj z całą moją miłością i szacunkiem do organizacji pozarządowych, to po prostu w sytuacji, jeśli nie ma stabilnego finansowania dla tego rodzaju działań, to oczywiście można pomóc jakiejś małej liczbie osób i to jest super, że to się dzieje, bo to jest takie łatanie dziur w systemie. Natomiast to po prostu nie powinno działać w ten sposób, bo są osoby, które będą mogły skorzystać z tego, ale znacząca większość nie będzie mogła z tego skorzystać. No i jesteśmy w punkcie wyjścia, oczywiście byłoby super, gdyby nauczyciele i nauczycielki mieli
czas i przestrzeń do tego, żeby samodzielnie szukać w książkach informacji i doszkalać się samodzielnie. Natomiast no, wiemy, że są osoby gigantycznie obciążone pracą zawodową i w momencie, w którym nie jest jakoś no, zorganizowane i podane w taki no, jakiś strawny, a przede wszystkim też praktyczny sposób. My dosyć często prowadzimy takie warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli. No i jednak bardzo jest takie duże oczekiwanie, że to będą bardzo praktyczne umiejętności, bardzo praktyczne jakieś rozwiązania. No i trudno jest czasem przekazać to po prostu w książce albo w dwie godziny. No i to też, no tak, ten słynny system, który po prostu trzeba zmienić. I też, no, też to, co mi gdzieś przyszło teraz do głowy, to to, że jak już są takie szkolenia organizowane, to przeważnie zgłaszają się na nie osoby, które już mają jakąś świadomość, tak? Mają jakąś, widzą problem, czują, że tego potrzebują, tak? To raczej nie są osoby, które no, nie widzą, że dyskryminują, tak? W szkole. Więc tutaj też jest kolejny problem, że właśnie to jest wspaniałe, że docieramy do ludzi, ale też docieramy do ludzi, którzy już są w jakimś stopniu zaangażowani w ten temat. No właśnie, systemu. Znaczy oczywiście no jakby, no myślę, że też to, co jest bardzo cenne, to, no to takie małe, oddolne inicjatywy ze strony nauczycieli, którzy właśnie są świadomi, którzy mają chęć i no bo mimo, że bardzo prawdopodobnie ja bym na przykład chciała, żeby się system zmienił, to też mam świadomość, że to nie jest takie proste i że to nie jest też takie szybkie. Więc no, myślę, że to, co jakby można robić, to, no, to działać na tym swojej małej społeczności lokalnej, jakoś przekazywać dalej wiedzę, no działać na tyle, na ile można, tak? No bo tak naprawdę od nas może wyjść zmiana, od ludzi, od osób, które właśnie pracują, zajmują się tą tematyką, ale też właśnie pracują w szkołach i już jakby widzą, że ten problem się pojawia. No przecież biorąc pod uwagę też ilość energii, która w tej chwili w systemie edukacji pójdzie na reformę tego systemu, no to podejrzewam, że ta energia, która na przykład mogłaby pójść w tego typu kwestie i zaopiekowanie się kwestiami takimi jak no właśnie różnorodność i jak, co robić z tą różnorodnością w szkole, tak żeby no po prostu ludzie nie wychodzili z jakimiś głębokimi traumami z systemu edukacji, no to głębi się problem. No tak, no bo w tej chwili też będą dzieci z tak bardzo różnych okresów życiowych, tak. To myślę, że to jest doskonały materiał dla całej ferii problemów, które mogą wyeskalować. Bo tak naprawdę no, to, co się dzieje w szkołach, no, to ta przestrzeń jakby albo pozwala na to występowanie dyskryminacji w szkole, albo nie pozwala, tak? To w jaki sposób jest prowadzona misja szkoły przez dyrektora i to, czy są opracowane na przykład strategie na to, jak reagować na dyskryminację w szkole, no to już jakby pozwala na ustawienie pewnego porządku, tak? A jeśli tego nie ma, no to możemy się domyślić, że też nie ma do czego się odwołać, tak? Że też dlatego ci nauczyciele się gubią, bo nie mają właśnie takich procedur opracowanych. Bo właśnie przestrzeń jest niesprzyjająca, bo są bardzo dorosłe już prawie dzieci i małe dzieci, które jakby no to cały problem tego bullyingu czy przemocy w szkole no może teraz wrócić, bo który prawdopodobnie też jest oczywiście, ale no te różnice wiekowe. Możemy sobie wyobrazić, że będzie dziecko w 8 klasie i w pierwszej. Można się domyślić, że to nawet takie właśnie stricte techniczne rzeczy, typu bieganie po korytarzu i potykanie się o kogoś, kto jest mniejszy, niezauważenie go. To też może jakby w ogóle budzić frustrację.
Także... Bardzo radosna tutaj bardzo... nasze dzisiejsze. Tak, ale no ja wierzę w potencjał nauczycielski, wierzę, że są tacy nauczyciele, którzy starają się i próbują i zapanują nad tym. Układam nadzieję. Głos optymistyczny. Układam nadzieję w tym, naprawdę. Ale zobaczymy, jak będzie to będzie. Dobrze, to tym oby. Bardzo dziękuję, panią bardzo dziękuję za różne analizy, które opowiadam. No i zapraszamy na nasze następne spotkanie. Dziękujemy.